Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie razem z Krzysztofem Jackowskim. Kłaniam się. Witam Państwa, witam Ciebie Krzysztof. Krzyśku, bo myśmy już sobie przed nagraniem rozmawiali mniej więcej o czym chcemy rozmawiać i powiem Ci, że mam problem jak zajawić widzom, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo to chyba trochę tak, czy oni, PiS, doprowadzi Polskę do zniszczenia, doprowadzi Polskę do bankructwa, czy to jest przypadek, czy to jest celowe. Coś takiego. Ja powiem tylko kilka faktów i już oddaję głos Krzysztofowi. Drodzy Państwo, w jednej z ustaw okołobudżetowych jest wprost powiedziane, że Polska może zostać uznana za bankruta. Mówiłem o tym w piątek 7 października 2022 roku we vlogu o 6.30 rano. Teraz znowu wzięli się byli pracownicy Ministerstwa Finansów za ustawę budżetową, no i potwierdzili to, o czym mówiłem już dawno temu, jak tylko ten projekt ustawy budżetowej został ogłoszony. No generalnie to jest jedno wielkie pidokiowanie. Dochody są bardzo mocno zawyżone. Wydatki są ukryte w przeróżnych funduszach, wydatki są też zaniżone, czyli mówiąc krótko, no to jest budżet na bankructwo Polski, dosłownie. Do tego jeszcze wygląda na to, że PiS wie, że będzie bardzo źle w zimę i wie, że ludzie będą wkurzeni i próbuje te wkurzenie na kogoś przerzucić. I to, że próbuje jakoś przerzucić, to jest jedno, bo to jest po prostu świństwo. No. Natomiast tutaj istotniejsze jest to, że wie, że będzie źle i wie, że ludzie będą bardzo wkurzeni. I dlaczego tak mówię, drodzy Państwo? PiS chce wrobić samorządy w dystrybucję węgla. My z Krzysztofem pamiętamy jeszcze PRL i pamiętamy puste haki, puste półki. I to mówię za nas dwóch, bo żeśmy się zgodzili przed nagraniem, że wkurzenie ludzi za PRL-u, za to, że w sklepach nic nie było na rząd, nie było na dostawców, tylko na sklepową, prawda? Że puste półki, pani nic nie ma. Ludzie się zawsze wkurzali na to ostatnie ogniwo, to z czym mają do czynienia. I teraz rząd sobie wymyślił, że to samorządy będą dystrybuować węgiel. Zobaczcie, jakie to sprytne. Rząd spierdzielił. Węgiel, który zamówił zakupę forsy, ma dojechać do nas, uwaga, w kwietniu. W kwietniu to już się zwykle nie pali w piecu, nie? Więc wcześniej go nie będzie. Więc nie dowiezie na te składy, które mają samorządy przygotować, ale powie, że dowiózł i ludzie do kogo będą mieli pretensje? Do samorządów, że nie ma tego węgla, a nie do rządu. No, taka ściema. I mi się to wszystko bardzo źle kojarzy. Łącznie i najbardziej to mi się źle kojarzy jeszcze w kontekście tej ustawy o cały czas będącej w fazie konsultacji, o mylącej nazwie, bo ona się nazywa o ochronie ludności, a powinna się nazywać ustawa znosząca w Polsce wolność, na mocy której na przykład będzie można tobie, Krzyśku, zabrać twój węgiel, bo ty masz, będzie można ci dokwaterować kogoś, bo ty masz węgiel i masz ciepło, a tam sąsiad nie ma węgla i ma zimno, no to można ciebie zmusić, żebyś tego przyjął, ogrzewał go, karmił. Można będzie zmusić ludzi do pracy przymusowej dla niepoznaki zwanej świadczeniem osobistym, żeby było się trudniej domyślić. Bez odszkodowania, czyli praca niewolnicza i tak dalej, i tak dalej. To też mi się wydaje właśnie takie wkurzanie ludzi i przerzucanie odpowiedzialności na zasadzie takiej, że nie wina rządu, że jest zimno i ludzie nie mają czym palić, tylko wina jakichś złych ludzi, którzy skitrali tego węgla Bóg wie ile i teraz nie chcą się podzielić. No i to taka krótka faktografia. Zaraz będziemy dorzucać więcej faktów. Krzyśku, co ty o tym myślisz? Dla mnie, Krzysztofie, jakiś z pewnością dla ciebie, nie jest to nic dziwnego, nic nadzwyczajnego, i nic, to już mnie nawet przestało niepokoić. To dla mnie jest raczej faktem. To nie tylko to, co robi rząd, jak wspomniałeś, że taki przykład prosty właśnie ten, który z tym węglem, że chce to zrzucić na samorządy. Ale dotknijmy więcej ostatnie wypowiedzi pana Glapińskiego. O Boże. Bądź co,
jest to głowa naszej finansjery, no, wybrana, reprezentuje nas. No, jeżeli... Wybierałeś go? Taka... Proszę? Wybierałeś go? Nie, ja też ale nie. I on mnie nie reprezentuje. Nie, Krzyśku, przepraszam. Mówi nam, że jesteśmy prawie jak Japonia. No. W sensie, że nam atomice pierdzielną na łeb, tak? Nie, nie, no on porównywał nas prawie z Japonią. No, to ja mówię w sensie, tym sensie, że nam pierdzielną atomice, tak jak Japończykom pierdzieleli, tak? Tak, daje przykłady jakieś tam z przywódcami już nieżyjącymi, z historii źle się kojarzącymi. A, porównał PiS do Hitlera, pamiętam, tak. No, nawet tak. Jest u mnie cytat na moim TikToku, serdecznie polecam. Mówił, że niesławny akwarysta też doszedł do władzy, rozdając socjal. Tak, ale powiem ci, że akurat ten fragment, jak to powiedział, porównał do niesławnego akwarystu Prawo i Sprawiedliwość, to ja ci powiem, że to słuchałem z zaciekawieniem. Ten fragment. No tak, ale ja właśnie o tym usłyszałem z twojej audycji i powiem jedną rzecz. O czym tu mówić? Wiesz, Krzysztof, jeżeli bylibyśmy grupą osób, a może inaczej, my dwoje prowadzimy firmę, powiedzmy, że prowadzimy spółkę, no i bracie, dogadujemy się z sobą, że ta spółka już nam nie leży, że my już tak naprawdę to chcielibyśmy tą spółkę położyć na łopatki, a położona na łopatki, tam komuś ją zbędziemy za jakieś pieniądze, ale trzeba ją położyć na łopatki, żeby ludziom odpraw nie płacić, inne rzeczy, jakieś tam, powiedzmy, bankructwo zrobić. I oczywiście to jest proces. Firma w miarę funkcjonuje, ma się dobrze ta spółka, ale my musimy zachować grę pozorów. No i słuchaj, musielibyśmy świadomie popełniać błędy, tak? Ale na zebraniach musielibyśmy coś mówić. I wyobraźmy sobie, że ktoś ciebie pyta, panie Atorze, no pan jest tutaj wicedyrektorem, czy dyrektorem, no i jak to? No pan powziął taką decyzję, a taką. Co odpowiesz? Odpowiadając im logicznie i bardzo rzeczowo, wytkniesz swój błąd. Więc będziesz musiał mówić półsłowami, mało tego, pół żartami, niesmacznymi żartami, żeby wszyscy ci ludzie zastanawiali się, o co ci w ogóle chodzi, a nie to, co jest sednem. Ja od dawna, między innymi na twoim kanale, na swoim także, mówiłem, że rządzący odpowiadają albo mechanicznie na ogół, mechanicznie, jak półcyborgi na pytania, albo mówią językiem niezrozumiałym dla ludzi, którzy chcieliby konkretne odpowiedzi. Takim błądzącym, takim żartobliwie, przekąśliwie nijakim. I mamy do czynienia dosłownie z czymś takim. Oto sytuacja, w której jesteśmy, jest sytuacją, znaczy może inaczej, wszystko, co się ogólnie dzieje, jest tak skonstruowane, że ludzie są wręcz skołowani i tak naprawdę nie wiedzą, co się dzieje. No weźmy na to, że mamy młodego biznesmena w tej chwili, człowieka, który ma jakiś tam kapitał, chce się trochę dokredytować, ma bardzo dobry pomysł na jakąś niszową produkcję czegoś w naszym kraju i on mówi tak, no nie, no przygotowany jestem, pomysł mam, biznesplan wykonany mam, wiem, że to przejdzie spokojnie, tylko jest jedno ale. Jak się zachowa nasza gospodarka w przeciągu najbliższego pół roku czasu, ponieważ wpompuje tam swój kapitał, jak to będzie? Jak z koniunkturą? Jak to będzie wyglądało z przepisami? Czy one się nie zmienią? I tutaj, jeżeli jest to zdrowo myślący człowiek, powie stop, chwila. No nie można. Nie mogę tego teraz robić, ponieważ to jest kompletnie nieprzewidywalne. Dokładnie. Dla mnie na przykład pan Grapiński, który hamuje podwyżkę stóp procentowych, nie wnikam, czy zrobił to źle, czy dobrze, bo nie jestem ekonomistą, ale zarazem
żeby, bo wiadomo, że Bo ja Krzysiu, finanse, tu powiem gospodarka. fatalnie, fatalnie. Dobrze, ale weźmy, gospodarka to jest też gra pewnych słów, Dokładnie. zwłaszcza ministrowie. Oni muszą grać słowami. Przypomnijmy sobie z przeszłości, jak jakiś tam minister czy wiceminister powiedział coś o gospodarce nie tak i raptem to dotknęło złotówkę od razu. I teraz wyobraźmy sobie pana Glapińskiego, który po nieruszeniu stóp procentowych w danym miesiącu, później, dzień czy dwa później ma konferencję prasową i on zaświadcza, że absolutnie to raczej nie oznacza, że nie będą te stopy dalej podnoszone. Dużo wskazuje na to, że będą podnoszone i tak dalej. Czyli de facto on zniweczył ten pozór chociażby na miesiąc, żeby na przykład, nie wiem, zachodni kapitał pomyślał, aha, w Polsce zaczyna już się coś roztapiać, już ten lód zaczyna puszczać, może coś ożyje. Dobrze, dajmy lekką szansę, dajmy małe zaufanie. Nie, on to zgasił. I może to jest nieroztropność pana Grabińskiego, a może jest to, ja cały czas podejrzewam, że może to być jego mowa, taka mowa trawa, nazwijmy to, do sytuacji. No może inaczej. Wracam Sugerujesz, do tej. że pan Glapiński rżnie głupa, że tak zacytuję pana byłego Tak, prezydenta Wałęsę. bardzo mądre No to stwierdzenie. pisowcy cię już Tak teraz też. nienawidzą, bo oni nie lubią pana Wałęsy. Przepraszam, muszę, Nic nie szkodzi, bo. Krzysztofie. Przepraszam. Pisowcy i tak cię O Jezus. nienawidzą. Nie, ja po prostu nie zrobiłem jednego zabiegu, który powinienem zrobić. Już go naprawiam i już rozmawiamy. O, Spoko, spoko, już jest ja dobrze. wiem jak jest. Też do mnie czasem wyzwaniają ludzie o dziwnych porach. Nie, już jest dobrze. Tu akurat żona dzwoniła. Jezu, to może Spokojnie. odbierz, Krzyśku, zrobimy przerwę. Nie, to jest nic ważnego. Dobra. Teraz ja to dokończę. Jeszcze powiem tylko jedną kwestię. Właśnie to rżnie głupa, tak. Ale mi się wydaje, że to rżnięcie głupa to nie jest tylko przez pana Glapińskiego. Czyli co? Oczywiście nie Dosłownie obrażając. cytujemy pana Wałęsę, rząd rżnie głupa? Tak, no bo weźmy na przykład, no zbieranie chrustu po lasach. No, ja bym to jako premier czy minister jakiś, bo nie wiem, kto to do końca ogłosił, no chyba nie premier, Nie, ktoś to był tam, jeden chyba z ministrów. ująłbym to, bo polityka jeszcze musi, polityk musi, czy ktoś u władzy musi dbać o przyszłych swoich wyborców. Więc nazwanie czegoś w 21 roku, drodzy państwo, idźcie sobie dozbierać chrustu, no to jest drwina i chichot historii, ponieważ znane są czasy, kiedy to babcie i dziadkowie chodzili po chrust, kiedy była wielka bieda w jakichś tam czasach sanacyjnych, historycznie, czasach trudnych, No nawet za ale PRL-u przecież tak mamy. nie było, nie? Tak, XXI wiek, mało tego. Tutaj mamy z jednej strony pana Glapińskiego, człowieka, który jest głową naszej złotówki i który mówi, że jesteśmy, to trzeba chuchnąć, dmuchnąć, jesteśmy tak jak Japonia, jesteśmy zaraz za Japonią Krzysiu, mogę jedną rzecz i przerwać? zarazem. Przepraszam, ale Proszę, wiesz co, tak. jak on jeszcze mówi chuchnąć, dmuchnąć, to ja się naprawdę obawiam, że on może coś wiedzieć. Wiesz, Krzyśku, bo to jest, bo pewnie wiesz, że pan Glapiński jest bardzo dobrym miastowidzem. On ci robi konkurencję, Krzyśku. Nawet No, głowę zgoda. ostatnio zgolił na łyso i ja sądzę, że on będzie próbował po prostu w showbizie w jasnowidzeniu odnajdywać się. Może pamiętasz jego słynną przepowiednię z Sopotu, gdzie on przepowiedział dokładnie, ile jeszcze będzie podwyżek stóp procentowych i to się dokładnie sprawdziło. Dlaczego mówię, że Nie przepowiednia? śledzę. Słucham? Z powodu braku wartości jego słów przestałem go śledzić, To ja ci ale powiem, Krzyśku, powiedz. słuchaj, mówię ci, niesamowita akcja. No albo jest jasnowidzem, albo zdradził, że jest coś bardzo nie tak i tam powinna Najwyższa Izba Kontroli wkroczyć. Bo wiesz, Krzyśku, formalnie o stopach procentowych w Polsce
decyduje Rada Polityki Pieniężnej, która jest ciałem kolegialnym. Formalnie tam jest bardzo dużo bardzo mądrych ekonomistów, chociaż jak się niektórych posłucha, co oni tam wyczyniają w Sejmie, bo tam jedna taka pani na przykład tam z maseczką na brodzie coś tam, jakieś kartki jadła, niczym jakaś uczennica w szkole, co tam czasem klej jedzą, wiesz... To można zwątpić, czy to są bardzo poważne osoby, ale formalnie to są po prostu największe tuzy ekonomiczne i oni podejmują decyzje kolegialnie, przez głosowanie. Więc pan Glapiński nie mógł wiedzieć kilka miesięcy wcześniej, jakie oni podejmą decyzje, no bo by to znaczyło, że to jest ustawione, że to jest pic na wodę fotomontaż, prawda? Więc to nie mogło być tak, że on to wiedział i powiedział jakiejś przypadkowej osobie na molo Sopockim, nie wiedząc, że jest nagrywany, tylko to musi oznaczać, że on ma po prostu dar jasnowidzenia. Skupił się i powiedział po prostu. No, szkoda tylko, że nie powiedział nam wszystkim. Więc jasnowidz Glapiński to już jest drugi. I wiesz, mamy mrużącego jasnowidza, to może być jasnowidz Glapa. I on właśnie to przejasnowidził, dził dokładnie, jak to będzie z tymi stopami procentowymi. Ja się teraz bardzo boję, że jak on mówi o tej Japonii, i tam jeszcze mówi, że wystarczy huchnąć, to że on naprawdę ma na myśli to, że on może miał jakąś wizję jakiegoś grzyba atomowego w Polsce. Ja oczywiście sobie śmieszkuję i puk, odpukałem, prawda? Ale wiesz, Krzyśku, my z Japonią to wiesz, co mamy wspólnego? Nic. Wiesz, jaka jest inflacja w Japonii? Nie wiem. No zgadnij, Krzysiek. W Polsce jest 17,2. A ile jest w Japonii? Naprawdę pojęcia nie mam. Poniżej 3. Jak ostatnio sprawdzałem, było 2,8. Uuu. To jak myślisz, Krzyśku? Wystarczy huchnąć, dmuchnąć i będziemy mieli 2,8? Bo mi się wydaje, kurde, że nie ma takiej opcji. No, wiesz... Krzysiek, to widzowie, to trochę do was. Mówi to głowa, obecna głowa, decyzyjność. Osoba, która współdecyduje o bardzo ważnych rzeczach w naszym kraju w stosunku do pieniądza naszego kraju. No, a tak fantastycznie decyduje, że jak ostatnio przemawiał do narodu na konferencji prasowej, to złotówka poleciała na łeb na szyję, moim zdaniem, w reakcji na jego słowa. Po prostu przepraszam, że to powiem wprost. Tak bredził, że ludziom puściły nerwy i zaczęli sprzedawać złotówkę. Generalnie jakby był inwestorem grającym na osłabienie złotówki długoterminowo, to bym wynajął pana Glapińskiego, żeby prowadził stream 24 godziny na dobę. Zarobiłbym majątek. Kwestia jest taka, że cały problem polega na tym, że to nie tylko, właśnie tu nie chodzi o pana Glapińskiego. Być może pan Glapiński bierze przykłady z wyższych półek. Na przykład nasz pan miłościwie panujący premier. No przecież to są ważne rzeczy. Najlepszym sposobem zawsze była wojna, Morawiecki, Sowa i przyjaciele. Tak, ale polityk nie powinien robić podstawowych błędów, ponieważ, chociaż mi się wydaje, że panu Morawieckiemu one już nie przeszkadzają, bo ludzie się do tego przyzwyczaili, więc przestali być czuli na to i to on złych punktów przez to nie zbiera. Ale pamiętamy, jak przed wyborami prezydenckimi, ludzie, czego się boicie, to już przeszło, tego nie ma, to tam zwykłe, to już sobie poszło. A, wygrali z wirusem w 2020. Tak. I to jeszcze przed jesienią. Czyli powinni pójść siedzieć, bo w takim razie, skoro wygrali z tym wirusem, to te 200 tysięcy nadmiernych zgonów nie ma nic wspólnego z wirusem. Ale pan Morawiecki się w ogóle nie nauczył na tym błędzie nic, ponieważ lada moment później wiele rzeczy mówił dziwnych, ale na przykład mówi, no węgla w Polsce nie zabraknie, że on się weźmie za pośredników, że to pośrednicy i tak dalej. Teraz tłumaczy, że węgiel w ogóle płynie. No jak się okazuje, ma dopłynąć w kwietniu. Powiem tak. No i jeszcze nie wiadomo, czy to naprawdę na pewno będzie węgiel, czyli jakiś miał, czy coś takiego, tak. Nie? I powiem taką rzecz, że politykom nie zależy, moim zdaniem, na kilku rzeczach. Politycy nie za bardzo starają się co do przyszłych wyborów, bo te przyszłe wybory no już pachną tam w powietrzu, już czuć ten powiew tej rywalizacji. Natomiast politycy zachowują się w sposób taki, rządzący zachowują się w sposób taki,
jakby oni w ogóle nie dbali o to, jak są postrzegani. Czyli albo kompletnie zignorowali ludzi, swoich wyborców, albo wiedzą, że te przyszłe wybory to już jest pewna atrapa, że to jest, że przed tym będą zdarzenia, które przyszłe wybory postawią w cień. I tego wcale nie musimy wykluczać, bo dużo rzeczy na to wskazuje, że jest dziwnie, tak to nazwę. Rząd wyraźnie zachowuje się tak, jakby się przygotowywał na coś, o czym wie. My natomiast zastanawiamy się, dlaczego oni tak dziwnie mówią, dlaczego jak tak z buta niektóre wypowiedzi brzmią, że wcale nawet nie próbują się przygotować do tego, żeby to jakoś poważniej zabrzmiało. Ja myślę, że gdybym był politykiem u władzy, a wiedziałbym, że jest w ogóle jakiś plan, to głowę bym miał w tym planie, a nie w pozorze, jak mam się zachowywać, realizując go. Im społeczeństwo bardziej będzie pobłażliwe i bardziej będzie się z tego śmiało, tym lepiej. Ponieważ to jest bardzo ważna rzecz. My zastanawiamy się nad tym, dlaczego oni tak mówią, dlaczego się tak zachowują, ale odwróćmy głowę w drugą stronę i zwróćmy uwagę, co się dzieje. Jak nasza gospodarka wygląda, jak nasz pieniądz wygląda. Zwróćmy uwagę, że na przykład pan Grapiński daje bardzo różne przykłady różnych rzeczy, dotykając jakichś podłych przywódców, którzy już nie istnieją. Nie, akurat przepraszam, akurat tej jego wypowiedzi przyrównującej PiS do Adolfa, to ja będę bronił. Uważam, że ona, akurat ta jedna była bardzo trafna. Oczywiście ja nigdy bym czegoś takiego nie powiedział, by w życiu nie przywołał PiSu do Adolfa, ale uważam, że powinno nam to dać do myślenia. Tu o to chodzi, no bo weźmy na przykład taką rzecz. Jeżeli pan Grapiński na tych swoich konferencjach mówiłby rzeczowo i poważnie, to zacząłby dostawać rzeczowe i poważne pytania. Dokładnie. I wtedy musiałby na te pytania także rzeczowo odpowiedzieć, ponieważ ten, który by zadał pytanie, czułby się zlekceważony. Krzysiu, czy ja mogę zadać tobie pytanie? Ty sugerujesz, tak, że pan Grapiński świadomie robi z siebie pośmiewisko, żeby ludzie cisnęli z niego bekę, zamiast zadawać ważne pytania i oczekiwać odpowiedzi? Myślę, znaczy inaczej, ja nie twierdzę, że tak jest, ale coraz bardziej, bo ja nie wątpię w kulturę osobistą i inteligencję tego człowieka. W końcu skończył jakieś fakultety. Nie, on jest profesorem. Tak, więc uważam, że takiemu człowiekowi należy się szacunek ze względu na jego wykształcenie, edukację i na pewno życiową mądrość, bo na pewno taką ma. Jego oczy nie wyglądają na oczy człowieka głupiego. To uważam, to jest mądry nie, człowiek. Nie, i to mnie przeraża. Bo gdyby tylko on był mało inteligentny, to tak, mniej bym się przerażał. Tylko jak mądry człowiek może się zachować w sytuacji, na którą nie ma zupełnie wpływu? Bo to jest bardzo właśnie istotne, że... Ale Krzyśku, bo ty ktoś... w tym momencie to idziesz w spiskowe teorie dziejów, bo on jest prezesem Narodowego Banku Polskiego. Nie, on ma, ja powinien mieć wpływ. Ja... Jeśli on nie ma na to wpływu, a on... Nie, no. Ja tylko chcę powiedzieć taką rzecz, że każda poważna funkcja psychologicznie pobudza w człowieku, który zostaje na taką funkcję wybrany, dwie rzeczy bardzo ważne. Pierwsze, poczucie odpowiedzialności, a drugie, dumę, że to akurat tego kogoś wybrano i jemu zaufano i on przewodniczy tak szczytnemu celowi, jak w moim państwie decyzja o finansach. No, więc, tam ponad bańka rocznie za to jest, więc mi się wydaje, że gratyfikacja finansowa też ma tutaj coś do rzeczy. Za taki przywilej w samym człowieku rodzi się powaga. Muszę wyjść, muszę być poważny, muszę mówić do rzeczy, muszę być twardy, prawdziwy, ale konkretny. Tak konkretny, żeby złotówka
po mojej każdej wypowiedzi zyskała chociażby 0,1%. No to panu Glapińskiemu wychodzi to bezobjawowo. Muszę być przekonujący. Natomiast jeżeli istnieje demontaż jakikolwiek w gospodarce i powiedzmy, że on jest spowodowany, że może inaczej, że ten demontaż ma zupełnie inną przyczynę. I teraz tak, jesteś na stanowisku, wiesz o tym i musisz się zachować na tym stanowisku w sposób taki, żebyś nie wyszedł na przyszłości na kogoś złego, a staną się rzeczy złe. Na przykład, teoretyzuję. Więc co robisz z siebie? Robisz z siebie fajnego faceta, który nie zawsze powie coś śmiesznego i to nie jest śmieszne, ale właśnie trzeba być takim luzaczkiem, coś takiego mówić i odbiegać, w każdej wypowiedzi odbiegać czasowo od rzeczowej, konkretnej i być może niewygodnego pytania. To są rzeczy ważne. I nie ja obserwując, coraz rzadziej, ale obserwując wypowiedzi różnych polityków, zwłaszcza tych decyzyjnych, zauważam, że takie zachowanie, ono jest różne, tak jak każdy ma inny charakter. A na przykład pan Morawiecki jest, on ma taką elokwencję, on potrafi szybko z każdej rzeczy zrobić coś pod bohaterskość podchodzące. No. Ma bardzo szybko, jakikolwiek byłby problem, on ma bardzo szybki hura optymizm. Tu się znów tym sławetnym węglem posłużymy. Jak to? Węgiel drogi, zaraz się tam weźmiemy za pośredników. Jak to? Węgla nie ma? A jak nie ma? Węgla będzie tyle, że jeszcze zostanie na następny rok. No tyle, że po sezonie grzewczym, ale ostatki. Będzie. Zwróćmy uwagę, że to jest, że w każdym kłopocie, bo każdy człowiek ma swój charakter i w każdym kłopocie, a kłopoty są różne, człowiek reaguje podobnie, ale reaguje rzeczowo. Zwłaszcza jeżeli jest decydentem czegoś, jakiejś kwestii, którego dotyczy. I teraz, a tu są pozy, tu jest hura optymizm, zawsze. I nawet gdybyś dzisiaj spotkał się z premierem i byś mu powiedział, ale premierze, jednak te statki, one już płynęły, to jak statek z węglem może płynąć na przykład 9 miesięcy, tyle co ciąża? To przecież, to jest nieekonomiczne. To jak ta firma, która ma nam dostarczyć ten węgiel, firma przewozowa. Oj, Krzysiu, jak ona... mówisz jak ruscy agenci. Bo pamiętaj, że PiS zwalcza Putina, więc każdy, kto wytyka PiSowi niewygodną prawdę, działa na szkodę PiSu, a wtedy się Putin cieszy, dobra. Więc Krzyśku, nie wolno krytykować PiSu, zwłaszcza merytorycznie i celnie. Dobra, słuchaj, ja ci wytłumaczę, jak to się dzieje. Słuchaj. Ale inaczej, nie, Krzyśku, bo ja ci wytłumaczę, to jest ważne. Słuchaj, dobra. Tusk, kojarzysz takiego kolesia? Kojarzysz. Kojarzę. Słuchaj. Tak. Tusk kupił niewidzialną łódź podwodną, popłynął za tym statkiem z węglem, rzucił taką bardzo dużą linę i sprawił, że ten statek bardzo wolno płynął, bo go hamował tą łodzią podwodną, niewidzialną. To jest wszystko wina Tuska, Krzyśku. Pamiętaj. Tuska. No dobrze, no to... Zresztą powiem ci tak. I Krzysiu, ale nie, to jest bardzo ważne. To jest wina Tuska. Pamiętasz, kiedyś był taki film Nie ma róży bez ognia. I tam było takie słynne zdanie. Kojarzę. Słuchaj, jakby ktoś pytał, to są meble Lusi. Tak samo tutaj. Tak, to jest wina Tuska. To jest wina Tuska. Krzyśku, ryby tam, co tam w Odrze były zatrute, to wina Tuska. Inflacja, to wina Tuska. Była w pewnym momencie przerwa na Putina, ale teraz znowu jest wina Tuska. Pamiętaj, wszystkiemu jest winny Tusk, za wyjątkiem tych czasów, w których pan Morawiecki mu doradzał. Bo jak pan Morawiecki mu doradzał, to wtedy Tusk był cacy, ale teraz Tusk jest B. Bo przecież nie mógł być Tusk
B zawsze, no bo to by znaczyło, że pan Morawiecki, który jest tacy, doradzał facetowi, tak, który jest B. I tutaj cały pic polega na tym, że nośnikiem bycia cacy jest pan Morawiecki. I jak pan Morawiecki trzymał z Platformą Obywatelską, to Platforma była cacy, a teraz pan Morawiecki trzyma z PiS-em i teraz PiS jest cacy. I pamiętaj, że musisz w to wierzyć. To jest podstawowy dogmat religii pisowskiej. Jak w niego nie wierzysz, to jesteś ruskim agentem. Także, Krzyśku, ja tutaj przepraszam, musiałem cię przywołać do pomocy, do porządku. Ale ja rozumiem, po prostu Tusk ci namącił w głowie. To nie jest twoja wina, to jest wina Tuska. Przepraszam. Mam nadzieję, że chciałem wprowadzić wątek kabaretowy. Wiecie, jutro się jeszcze ogolę na łyso, może mnie wezmą do Narodowego Banku Polskiego, tylko ja bym wolał bez tych aniołków, bo no nie gustuję. Poza tym mam ładną żonę i ją kocham. Krzysztofie, drodzy Państwo, powiem tak. Tak naprawdę do jakichkolwiek wniosków byśmy doszli, to chyba już nie ma znaczenia. Dlatego, że nie wiem, takie wrażenie odnoszę, że już pewien okres minął. Okres możliwości ogólnie społecznej, jakiegoś wpływu, jakiegoś wymogu wpływu na to, co się dzieje. Uważam, że w tej chwili też ludzie zobojętnieli. Nie ma powiedzmy w ludziach takiego, nie wiem, krytycyzmu. No ale jeżeli to, co mówisz, oczywiście powiedziałeś to żartobliwie, ale... Ja oczywiście to była tylko i wyłącznie dowcip. Tak, jeżeli prawdą było tylko to, że kocham żonę. Wszystko inne to był dowcip. Tak, jeżeli taka narracja jest, to zastanówmy się nad tym, w jakim miejscu my jesteśmy w ogóle. My jesteśmy w miejscu, moim zdaniem, bardzo fatalnym. Ale chyba raczej już nam przyjdzie w tym żyć. Ja się obawiam tylko jednej rzeczy, że ta sytuacja, która jest, ona się nie skończyła. Ona idzie w jakimś kierunku i dopiero koniec będzie. No właśnie, tu się z tobą zgadzam. Obawiam się tego końca, bo ja dzisiaj sobie uświadamiam taką jedną kwestię, bardzo ważną, z której sobie powinniśmy zdawać sprawę. Moim zdaniem ludzie, którzy planują coś na przyszłość, ludzie przedsiębiorczy, muszą brać pod uwagę jedną bardzo ważną kwestię, że bardzo ciężko jest planować cokolwiek teraz na najbliższą przyszłość, ponieważ my nie mamy rzeczowych odpowiedzi. My mamy odpowiedzi półsłowne, półzdaniowe, czasami nie do końca na temat, czasami przykład wzięty z buta nijak się ma do obecnej sytuacji, czy do na przykład finansów, czy do gospodarki, czy do tego co. Bo bardzo ważna rzecz jest taka, że ludzie wybrani, to są przecież nasi ludzie wybrani w wyborach, powinni nam iść w sukurs tym ludziom, którzy są właśnie produktywni i którzy chcą coś w życiu robić, chcą też wzbogacać państwo nasze, Polskę, więc oni muszą mieć jakieś drogowskazy, znaki od obecnych ludzi rządzących. Słuchajcie, stawiajcie na to. Idziemy w kierunku z pomocą w tym kierunku. Chcemy zrobić to i to. Ja nie mówię o tarczach. Ja nie mówię o czymś, co się popsuło cenowo, czy jak inaczej. I teraz rząd tam dorzuca coś, żebyś na otarcie łez. Nie, te tarcze, jak mi pozwolisz, to ja za chwilę wytłumaczę, jak te tarcze niszczą Polskę. Tak, tarcze są szkodliwe. Ale ja bym chciał tylko dokończyć jedną kwestię. Jasne, przepraszam. To, Krzysztofie, że, drodzy Państwo, że co się dzieje? Dzieje się to, że mamy, że przyszłość nasza jest bliżej nieokreślona. I ktoś powie, tak, Jackowski, no ale czy przyszłość może być bliżej określona? No ja bym powiedział, ja jako jasnowidz mogę powiedzieć, że w pewnym sensie tak, ale dla realisty ona nigdy nie będzie bliżej nieokreśloną, no bo rzeczywiście może ktoś planować biznes, na przykład jakiś fajny, super,
Ale nie przewidzi tego, że przyjdzie trzęsienie ziemi i mu tą budkę z lodami rozwali i w ogóle narobi szkód, bo to są nieprzewidywalne rzeczy. Natomiast tu chodzi o gospodarkę. Tu chodzi o to, że dzieją się rzeczy, w których rząd nie do końca partycypuje w sensie ratowania tej sytuacji, tylko daje grosze na przetrzymanie tej sytuacji. Ale gdyby się dzisiaj, daj Boże, w końcu ta koszmarna wojna na Ukrainie skończyła i gdyby od jutra rana, daj Boże, nastał na świecie pokój, to uważacie, i ty, Krzysztof, uważasz, na pewno nie, że sytuacja gospodarcza by się natychmiast odmieniła? To jest nieprawda. My wchodzimy w głęboki kryzys i obawiam się, że ten kryzys jest wieloletni. My się do tego kryzysu przyzwyczaimy i przyjdzie czas, że de facto o nim już nie będziemy dyskutować, a chcąc zrobić audycję na temat tego kryzysu, ona będzie nudna, ponieważ ludzie to wezmą jako chleb powszedni. Ludzie się bardzo szybko przyzwyczajają do różnych rzeczy. Dokładnie. I to wydawać by się mogło na początku nienormalnych, a za szybko ta normalność w głowach tych ludzi powstanie. Dlatego ja obawiam się tej rzeczy i daję ci, Krzysztof, głos. Ja obawiam się tego, że mowy niektórych polityków takie nijakie, takie nie zawsze na temat, albo sukcesywne na wyrost, są mowami w pewnym sensie, może nie nazwę celowymi, ale mowami zastępczymi na powagę sytuacji. I nie wiem, może politycy nie mają wpływu na to, co się dzieje. Nie mam pojęcia. Ja nie siedzę w ich głowach i nie wiem tego, co oni wiedzą. Ale dla mnie nie wygląda to normalnie. Dla mnie wygląda to tak, zresztą ja mówiłem o tym na twojej audycji, Krzysztof, w tamtym roku, że politycy zachowują się przed kamerami w taki sposób, jakby wiedzieli co innego, a mówili co innego. Oddaję ci głos. Krzysztof, znasz taki numer na patch małpa je banana? Nie. To jest taki numer ze starej kreskówki. Jest sobie rzecznik prasowy, bardzo poważnej instytucji. Przychodzą dziennikarze i zadają bardzo niewygodne pytania, ponieważ tam się zdarzyła jakaś afera i trzeba ratować sytuację i rzecznik prasowy się tłumaczy. Przychodzą dziennikarze, zadają niewygodne pytania i ten rzecznik prasowy kompletnie nie wie, co powiedzieć, więc krzyczy: patrz, małpa je banana! Po to, żeby dziennikarze zrobili materiał o tym, że małpa je banana, a nie o tym, co się dzieje. I tak mi się to, nie wiem dlaczego, jakoś skojarzyło z tym, jak mówiłeś, że ci politycy nie bardzo wiedzą, co powiedzieć, bo mi osobiście zachowanie wielu polityków wygląda na typowy temat zastępczy. Tak jak ja to powiedziałem w tym materiale, że pan Glapiński czasem ma wrażenie, że świadomie się ośmiesza po to, żeby to, że on jest śmieszny, było tematem numer jeden, a nie merytoryka wokół Narodowego Banku Polskiego. A co gorsza, żeby ktoś nie zadał wreszcie pytania, czy z tej sytuacji w ogóle jest wyjście. I powiem ci, jak przepytaków... Krzysztofie, jedno zdanie. Mhm. I co jest ważne, że my się do tego tak przyzwyczajamy i redaktorzy, którzy przychodzą na te konferencje prasowe, też się do tego tak przyzwyczajają, że na następne te, jak to tam... briefingi prasowe. Wystąpienia prasowe, tak, przychodzą i oni już są ciekawi, co tam pan Glapiński lapnie, więc nie przygotowują się sensowo do konkretnych pytań, tylko mówię, zobaczymy, co dzisiaj odpali.
Dokładnie To jest tak. fajny wytrych, żeby nie mówić o rzeczach trudnych. Dokładnie. To tak jak kiedyś robił Korwin. U korwinistów to się nazywało masakracja. Jak robiłeś wywiad z Korwinem, to nie chodziło o to, co tam Korwin merytorycznie powie, tylko kogo pociśnie i to się dawało na tytuł. Korwin zmasakrował tego, 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 tego. Za poprzedniej kadencji Sejmu był znowu taki pan Ryszard Petru, co jakiś czas walił tak zwane petruizmy. Tam wszyscy jesteśmy na ju, święto sześciu króli i kilka innych tego typu Króli, rzeczy. tak. Zauważyłeś w ogóle, Krzysiek, że w każdym okresie politycznym jest co najmniej jeden taki człowiek, który był bardzo poważnym człowiekiem, nagle zaczyna robić z siebie osobę niepoważną, Tak. Potem Pan ustępuje... Palikot był takim człowiekiem. Dokładnie. Potem ustępuje z tego stanowiska i nagle się okazuje, że znowu jest poważny. Tak. Zobacz, Ryszard Petru. Facet, który, okej, okay, on nie skończył ekonomii, to jest fake news, że on jest ekonomistą, on jest po stosunkach międzynarodowych, no biorąc pod uwagę, za co wyleciał z polityki, to jest to samo w sobie memem, nie? Ale, no ale był tam, pracował w banku i tak dalej. Powszechnie uchodzi za ekonomistę. Poważny człowiek, miał wysokie stanowisko w banku, nagle poszedł do polityki, też wydawał się poważny i nagle, tak jakby nie wiem... Ktoś mu przełączył go w tryb. Rób z siebie wariata, rób z siebie wariata. Zaczął gadać jakieś straszne głupoty. Koleżanki go wystrychnęły na Dudka, wywaliły go z jego własnej partii. Słuchaj, on teraz znowu czasem się pojawia w mediach. Słuchaj, on się wypowiada jak poważny człowiek. To jest znowu poważny człowiek, który mówi całkiem ciekawe rzeczy na całkiem ciekawe tematy. Palikot. Dokończę tylko pan Palikot, tak? Pan Palikot... Ale właśnie, no, żeby już zakończyć sprawę Petru. No. Ale zwróćmy uwagę, bo to tak jest, jak ty powiedziałeś, tylko zwróćmy uwagę, że prawdopodobnie to był człowiek przywołany do roli, której wcale nie chciał. Której wcale nie chciał. Zresztą zwróćmy uwagę, że kampania wyborcza partii pana Ryszarda Petru, nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale... Nowoczesna. Nowoczesna. Ona, ta partia powstała bardzo krótko przed wyborami, jako taki element odbierania głosów komuś niewygodnemu. Platformie Obywatelskiej. Więc zwróćmy uwagę, że to był człowiek postawiony, on inaczej, on nie miał ducha polityka, dlatego był rozkojarzony, rozbity, mówił, bo myślał o czym innym. On tego nie czuł. Dokładnie. Ale tak ja Krzysiek, zobacz. Podobnie było właśnie z przywołanym przez siebie panem Palikotem. Pan Palikot był bardzo poważnym człowiekiem. Potem poszedł do polityki. Zaczął być zaprzeczeniem poważnego człowieka. Odszedł z tej polityki i został bardzo poważnym biznesmenem. Tam nieważne, co on teraz robi, żeby nie reklamować, ale sobie bardzo dobrze radzi w biznesie. Wszedł w pewną niszę i bardzo dobrze sobie tam radzi. Jest bardzo skuteczny. Ostatnio nawet powiedziałbym, wygrał spór medialny z Jankiem Śpiewakiem. No, bardzo. A Janek Śpiewak jest tym wszystkim mocny. I przekuł atak medialny, który na niego przypuszczono, w zwiększenie sprzedaży swojego asortymentu. Także to jest tak. Poważny człowiek, pośmiewisko, poważny człowiek. Tak jakby co jak i w każdej kadencji jeden taki jest. I wiesz, Krzyśku, żeby to tak było, tak, że poważni, że po prostu do polityki wchodzą ludzie niepoważni. To jest co innego. Ale poważny człowiek staje się niepoważny, wychodzi z polityki i natychmiast poważnieje. To jest takie bardzo dziwne. Tak jakby... Powiem ci tak, Krzyśku, ja trochę kiedyś reżyserowałem różnych rzeczy tam, programów telewizyjnych i tak dalej, nie? I powiem ci tak, że to trochę tak wygląda, jakby w każdym rozdaniu politycznym musiały być pewne role. Śmieszek, kłamczuszek, wioskowy głupek, ten pan poważny, ten pan, którego się boimy. I one zawsze musiały być tak obsadzone. I czasem tak trochę z łapanki. Bardzo to jest dziwne, naprawdę. Bo przecież jest, nasza rzeczywistość nie jest spektaklem. A widzę naprawdę podobieństwa do reżyserowanych programów telewizyjnych. Takich pod publikę robionych. I wiesz, powiem ci tak. Bardzo się boję, że tak patrzę na przykład po panu Niedzielskim, ministrze zdrowia.
który mam takie dziwne wrażenie, tak jak go słuchałem, na przykład a propos trzeciej dawki preparatu, jak mówił, on na początku był przeciwny trzeciej dawce preparatu, potem zrobiono na niego nagonkę medialną, schowano go przez pewien moment, nawet wiceminister się tylko wypowiadał, on siedział cicho i nagle już nie tylko trzecia dawka, ale i czwarta dawka, nagle kupił nawet więcej preparatów, to jest w ogóle Krzysztof też wołał pomstę do nieba, kupiono dwa razy więcej preparatów, niż było ludzi, nie, kupiono tyle preparatów, że gdyby każdy człowiek w Polsce chciał preparat, to dla każdego człowieka w Polsce starczyłoby na ponad cztery dawki, a preparat był dwudawkowy. Czyli to wiesz, trochę tak jakby, nie wiem, mieć jeden dom i kupić do niego cztery piece grzewcze. No wiadomo, że się trzy zmarnują, nie? Część się zmarnowała, bo powiedziano, że kupiono no, za dużo i jednocześnie kupiono jeszcze więcej. Wiesz, Krzyśku, a to kosztuje ciężkie miliardy złotych. I nikt o to nie pyta, nikt o to nie pyta. A no wiesz, Krzyśku, no moim zdaniem sprawa taka naprawdę dość bulwersująca. I on, takie mam wrażenie, że ten pan co jakiś czas mówił naprawdę spoko rzeczy, a potem tak jakby to odkręcał. Pamiętam też pana Szumowskiego, jego poprzednika, który raz się wyśmiewał z maseczek, raz kazał je nosić. To trochę wyglądało tak, jakby raz na przykład mówił, co myśli, a drugi raz mówił to, co mu kazali. Bo wiesz, Krzyśku, jak mi się też zdarza zmienić zdanie, tak? Ja na przykład miałem bardzo poważną zmianę zdania w sprawie zarazy. No ale ja to nagrałem film i powiedziałem widzom, słuchajcie, no ja was przepraszam, pomyliłem się. Po prostu przekonano mnie niesłusznie, no może się nawet czuję trochę oszukany przez różnych ludzi, którzy mówili różne rzeczy, no ale ja w to wierzyłem, mówiłem takie rzeczy, jakie mówiłem, bo w to wierzyłem. Przepraszam was, że mówiłem rzeczy, które teraz uznaję za bez sensu, ale to robiłem dlatego, że wierzyłem. A tutaj nic. Raz wyśmiewa, raz każe nosić. Tak samo było z przyłbicami. Raz mówili, że przyłbice coś dają, raz potem mówili, że przyłbice nie dają. To było bardzo dziwne. Takie naprawdę bardzo, Osobiście mi się wydaje, że rzeczywiście to mi to, oczywiście ja tak nie twierdzę, ale mi to wygląda tak, jak gdyby, no bo to jest tak, jeżeli jest, są politycy, którzy sprawują władzę, to oni walczą, zwłaszcza jak się zbliżają wybory, to oni walczą, robią bardzo dużo, żeby medialnie wyjść na tym w sposób silny, że no wyborca powie, no tak, no kurde, robią co mogą, są trudności, ale tu proszę, tu już na przyszłość jest coś. A tu to wygląda tak, jakby to był jałowy bieg, jakby nie było wpływu na pewne rzeczy. Nie wiem, ja to mówię od siebie, jako obywatel, który żyje w tym kraju, który płaci podatki, który nie wyobraża sobie życia w innym kraju. Ja nie wyobrażam sobie na starość gdzieś wyjechać. Są piękne miejsca na świecie, ale ja nie wyobrażam sobie z tej swojej Polski, gdzie jest wiosna, lato, jesień, zima i każda z tych pór roku ma swoją jakąś urodę. Żyję, jestem Polakiem i chcę być w Polsce, w swoim domu. I kocham tą Polskę mimo wszystko, mimo że tu są ciągle jakieś dziwne historie. A naprawdę jestem zaniepokojony. I to wydaje mi się, obojętnie jaka władza by była, czy to by była władza prawicowa, lewicowa, środkowa, gdyby się tak każda z tych władz zachowywała, jak teraz się obecnie dzieje, to wzbudza to we mnie jako wyborcy i obywatelu zaniepokojenie. Ja życzyłbym sobie, już tutaj dotykając pana Grapińskiego, którego prywatnie szanuję, bo nic do człowieka nie mam, nie znam go, ale ja bym sobie życzył bardzo konkretnej wypowiedzi tego pana, żeby on nie opowiadał jakichś historii z mchu i paproci, tylko powiedział o mojej, uwaga, o mojej złotówce, która straciła oficjalnie przynajmniej 17,5%. W ciągu roku? To jest dużo pieniędzy. W ciągu roku? Tak, ona straciła, zwłaszcza, że nie czuję się zamożnym człowiekiem i każda złotówka jest dla mnie ważna. Poza tym jakieś powstały łady, nowe łady,
Dziwne to też, że przed tym kryzysem rząd robi taką nagłą, bez konsultacji głębszych z opozycją, nagłą, bez dania czasu, przecież mówimy o wymogach ludzi, którzy są produktywni, którzy dają przychód państwu. Rząd robi na kolanie, można powiedzieć, jakiś nowy ład, biega z nim, krzyczy, zarazem zaniedbuje sytuację z potężnymi pieniędzmi z Unii Europejskiej, które na tą chwilę by mogły coś nam pomóc. Nie, to nie to, że zaniedbuje. Rząd świadomie robi tak, żeby ich nie dostać. No właśnie. I to we mnie powoduje niepokój jako obywatela, który uczciwie płaci ZUS-y, podatki i inne rzeczy, który się stosuje do przepisów. Więc mało tego, jestem w sytuacji już nie młodego człowieka. Nie jestem też w pełni zdrowym cieleśnie człowiekiem. Jestem po poważnej operacji serca. A patrząc na to wszystko, patrząc jak funkcjonuje też między innymi służba zdrowia, która w moim wieku jest bardzo ważna, bo ona w danym momencie ma mnie ratować, a zbliża się do wieku, w którym się trzeba leczyć, bo no niestety... Ona nie działa w Polsce. No jestem przerażony tym. I drodzy Państwo, tu naprawdę pytanie tej audycji było takie, czy nasz kraj może zbankrutować? Nie, on może zbankrutować, to na pewno. Tylko czy oni nas do tego świadomie szykują? No właśnie, ja nie wiem, czy nasz... ja nawet nie wiem, jak wygląda bankructwo państwa. Nie umiem sobie tego wyobrazić. Zapraszam do mnie na kanał, robiłem o tym vlogi. Generalnie wszystko, co twoje, może tobie zostać zabrane. Twoje pieniądze z konta, no tak. Nieruchomości... To znaczy, inaczej, własność mówiąc, niewolnika jest własnością pana. O. Szczerze mówiąc, powiem tak, że jestem już też w tym wieku, że też mi to za przeproszeniem pomału zaczyna zwisać. Po prostu wiem, no, ale wiesz, że... Krzysztof, masz dzieci, tak? I chciałbyś im pewnie zostawić jakieś. Ja wiem, tylko wiesz co, akurat historia, którą przeżyłem swojego życia, którą daj Boże jeszcze trochę poprzeżywam, najpierw była ta komuna, potem był czas też nieciekawy, bo to była taka polskie przebudzenie, ale to wiesz, to też była taka dzikość rynkowa i pamiętam, tak dalej. Żyłem wtedy. Tak, tej stabilizacji było trochę, no a potem już zaraz, a to jakieś zamachy w Europie, a to i a to jakieś zarazy. Niepokój. I teraz chodzi o co? Chodzi o to, że nigdy bym nie pomyślał, logicznie, że dojdziemy do momentu, no bo nawet jak była ta komuna, to nawet ta komuna próbowała jakieś pozory zachować. Coś tam tłumaczono, ciągle jakieś reformy. W końcu no, już przestali ludzie i w to wierzyć, no to się komuna złamała. Wiedziała, że już dalej nie pociągnie ludzi i albo krew się poleje, albo no, oddadzą tą władzę. Prawdopodobnie wtopili się w tą nową władzę. To był też dla nich pożytek. No to jest przypuszczenie dużo prawdopodobne. Dobrze, ale mamy już teraz kupę lat po komunie i sytuacja, w której ja się znajduję, w której ja jestem jako obywatel, z przerażeniem zaczynam zauważyć, czy to znowu komuna. Ja zawsze ceniłem w demokracji jedną bardzo ważną rzecz. Wolność słowa. To jest tak ważne, bo przecież wolność słowa jest jedną z największych wolności w świecie demokratycznym. Dlaczego? Dlatego, że wolność słowa pozwala na wysuwanie indywidualnych wniosków. Oczywiście wolność słowa to nie obrażanie, wolność słowa to nie kłamstwo, nie jakieś kłamstwo rzucane na kogoś, to jest oszczerstwo, ale wolność słowa to jest własne zdanie. I teraz doczekałem czasów, w których my mamy z góry narzucone, że pewnych rzeczy mówić nie możemy. Nie możemy w coś wątpić, nie możemy zadawać pytań, bo to już graniczy z orientacją za czymś. Ja cały czas oświadczam, że było to jasne. Ja jestem przeciwny wszelkim wojnom. Ty to wielokrotnie też powiedziałeś. Jestem przeciwny napaści Rosji na Ukrainę.
Jestem przeciwny rozlewowi krwi gdziekolwiek, o cokolwiek. Jestem z natury człowiekiem pacyfistą. Nie uznaję żadnych siłowych rozwiązań. Powiem Państwu, że jestem też przerażony na przykład czymś takim. Ja mam taki charakter, że mam tego TikToka. Nieraz jak człowiek jest taki zmęczony obowiązkami, pracą, to lubię sobie tak posuwać palcem na telefonie tym TikTokiem, bo często ludzie jakieś żarty robią, wygłupiają się, jakiś kawał można przeżyć i nieraz są też poważne wypowiedzi. Więc ten TikTok jest takim urozmaiceniem, jak człowiek ma stres, to sobie wejdzie, posuwa palcem i poogląda. Ale nienawidzę na TikToku jednej rzecz. Często są pokazane tam, to jest natura, no, ale pokazane są jak na przykład lwy czy inne zwierzęta drapieżne atakują na przykład jakąś antylopę i robią to, no i to widać, co robią z tym zwierzęciem. Ja widząc tą bezbronność, to zwierzę jeszcze żyje, a dzieją się rzeczy straszne, nie mogę na to patrzeć. Ja jak tylko widzę, że zaczyna się taki filmik, przesuwam to i ja mówię, jak w ogóle można to pokazywać? Mnie nie to pokazuje, jest co ciekawe, takich rzeczy. Proszę? Mnie nie pokazuje takich ja rzeczy. Ja widzę to. Często takie filmy widzę. I to mnie przeraża. Ja jestem przeciw przemocy, ale nie myślałem, że doczekam czasów, w których w świecie demokracji będziemy sobie narzucać od razu. A ty tak mówisz, to jesteś tym. Tak mówisz, to jesteś tym. Drodzy Państwo, to jest najważniejszy klucz, wytrych do zabrania nam wolnego słowa. I to my sami sobie zamykamy usta, bo to my siebie nawzajem pusto oskarżamy. To jest bardzo niebezpieczne społecznie, ponieważ wolność słowa jest jednym z podstawowych gwarantów demokracji w świecie demokratycznym. Jeżeli nie ma wolności słowa, przestaje demokracja być demokracją. I to jest bardzo ważne. I niech to będzie puentą tych moich wypowiedzi dzisiaj. A tutaj nie możemy mówić nie tylko o tym, że jest brak wolności słowa, ale my na przykład mamy w pewnych momentach brak wolności pokazywania dowodów. Bo przecież były takie przypadki, również na YouTubie, gdzie nawet ja miałem taką sytuację, gdzie pokazałem dokładnie badania naukowe, które tam pokazywały pewną rzecz, ale regulamin YouTube'a nie pozwalał podważać wiarygodność pewnych informacji, tak? Nieważne, że były badania naukowe, które ktoś tam przedstawiały. Nieważne, że była mówiona prawda. Ważne, że to było niezgodne z narracją i wszystko, co niezgodne z narracją, musi być usunięte. Mi to bardzo mocno przypomina inkwizycję. Palenie na stosie ludzi. Dogmaty wiary. Jest dogmat, tak i tak, i masz tak mówić, bo jak nie, to sankcje. I co ciekawe, jak na przykład ktoś zna historię katolicyzmu, ten wie, że pewne dogmaty pojawiły się dość późno. Na przykład niepokalane poczęcie Matki Bożej, to się pojawiło setki lat po Jezusie, nie? I także to tak a propos tych maseczek. Tam też w tych dogmatach było tak, że czegoś nie było, coś się pojawiło, coś się zmieniło, odwrotnie. Jedno jest to same, że trzeba aktualną wersję uznawać za prawdziwą, bo jak nie, to sankcje. Różnica jest taka, że w dogmatach katolickich to się tak zmieniało na przestrzeni setek lat, a tu się zmienia na przestrzeni setek godzin, że się tak wyrażę. I mam tylko nadzieję, że nie wyjdziemy na tym wszystkim jak Zabłocki na bydle, bo co prawda o tym nie mówiliśmy, ale ja mam takie wrażenie, że niedługo będzie przedstawiona bardzo poważnie wajcha względem pana Zełenskiego. Takie mam wrażenie, że pan Zełenski z człowieka, który jest aktualnie top 1, może zostać uznany osobą, która będzie miała inne... Która jest godzina, powiedzmy. Dobrze.
Rozumiem. Krzysztof daje mi dyskretnie znak, żeby tego nie ciągnąć. Powiem tylko tyle. W 2014 też bardzo mocno pomagaliśmy, a potem bodajże w Paryżu usiedli ze sobą i rozwiązywali ten problem i laury spijali Francuzi, Niemcy i Rosjanie. I żeby się nagle nie okazało, że będzie tak jak z tą antyirańską konferencją w Polsce, gdzie my to zorganizujemy, różni ludzie pozałatwiają swoje interesy, a my dostaniemy rachunek do zapłacenia. Tyle. Krzysztofie, czy ja mogę na koniec oczywiście powiedzieć coś, co mi do głowy wpadło i to jest moje własne. Jasne. Drodzy Państwo, wolność to jest nasz wybór. Wolność to nie jest wybór polityka. Jeżeli my na to pozwolimy, to polityk może nam ograniczyć wolność. Uwaga, takie coś napisałem. To jest to napisane. Wolności mamy tyle, na ile sobie pozwolimy. To znaczy... Mądre. Decyduje o wszystkim większość. Tylko to jest tak. Jeżeli pozwolimy sobie na to, że ja powiem, a woźniak jest za tym, a ten jest za tym, a ten jest taki, to my sami sobie zamykamy buzię nawzajem. Polityk nie jest w stanie wmówić wszystkim ludziom, których jest przedstawicielem, na określony czas, że zabieram wam wolność mówienia niektórych rzeczy. Nie. On rzuca hasło. Jeżeli my zapominamy, że żyjemy w demokracji i podlegniemy temu hasłu, że to ja będę za tą stroną, a tamto jest za tamtą stroną, a już mamy konflikt. My sami sobie naklejamy przylepkę. I być może o to tu chodzi. Więc jeszcze raz powtarzam, wolności mamy tyle, na ile sobie pozwolimy sami. W momencie, jak zaakceptujemy cudzą narrację, czym jest wolność, a ona ma już wtedy ograniczenia, i zaczniemy tak działać, jak hasło brzmi, wtedy nieświadomie nie wiemy, że właśnie zabieramy sobie wolność naszymi ustami i gestami i czynami. Dlatego bardzo ważne, drodzy Państwo, że każdy z nas powinien czuć w sobie tą odpowiedzialność za, uważajcie, demokrację, która nam miłościwie panuje. A jeżeli ktoś z was pomyśli, a jaką my mamy teraz demokrację, drogi widzu, przepraszam cię, może to nie twoja wina. Może ty nie ulegasz tej narracji, ale wielu ludzi ulega tej narracji i to jest właśnie ich wina, nieświadoma. Oni nawet nie wiedzą, że weszli w te tryby, które ktoś ustawił i je lekko rozkręcił. Oni już się w nich mielą. Dlatego bardzo ważne jest to, że ja bym sobie życzył tego, że na konferencji prasowej przyszłej pana Grapińskiego, obojętnie czy on dalej utrzyma te stopy, nie podwyższając, czy je obniży, czy podwyższy, to życzyłbym sobie, żeby przyszli tam panowie redaktorzy, którzy zaczną zadawać poważne pytania. Nie będą się spuszczali na to, że pan Grapiński znów poda jakieś z buta wzięte historie, porównanie, jakieś niepasujące do siebie, tylko wysłuchali go z tym, z czym on przyjdzie przygotowany i potem mówi, a teraz panie Grapiński, a teraz do rzeczy. Zapytamy pana i prosimy o poważną odpowiedź. Może politykom trzeba pokazać, że my potrafimy o coś zapytać. Ponieważ jeżeli nie zrobimy tego, a to nie ja, nie wy, może niektórzy, którzy są redaktorami, ale właśnie redaktorzy powinni być w tym momencie. Oni też jakiś mandat od nas mają, bo my ich czytamy. Więc oni powinni zadbać o nas, zadając bardzo rzeczowe i trudne pytania i żądać odpowiedzi nie lakonicznej, a odpowiedzi wiążącej i na przyszłość. Ponieważ, drodzy Państwo, nasze pieniądze
muszą być zaplanowane na przyszłość, a nie na jutro. I niech to zabędzie puentą. Drodzy Państwo, ja tak abstrahując od tego porównania pana Glapińskiego PiSu do niesławnego akwarerysty, przywołam sobie obecną sytuację do starożytnego Rzymu. W starożytnym Rzymie była bardzo specyficzna forma władzy. Teoretycznie był plebs od plebeliuszy, który miał bardzo dużo władzy. Ale patrycjusze, czyli ci, którzy mieli kasę, w praktyce sprawowali całą władzę, gdyż plebsem manipulowali. I manipulacja plebsem, czyli plebeliuszami, z grubsza polegała na chlebie i igrzyskach. Czyli mówiąc krótko, dosłownie dawali tym ludziom chleb, jeść dosłownie dawali tym ludziom i co jakiś czas rzucali kogoś na pożarcie, na arenie, żeby ta gawieć się pocieszyła. I drodzy Państwo, ja widzę, że w chwili obecnej mamy bardzo podobnie. Nie dają chleba, ale dają 500+, prawda? A igrzyska, no drodzy Państwo, co jakiś czas rzucą kogoś na medialne pożarcie, nie? A my się cieszymy, hurra, proszę bardzo, samo zaoranie, juchu, juchu, juchu. A nasze oszczędności coraz mniej warte. I tarcze, które tak naprawdę jedyne co robią, to służą utrwaleniu patologii. Bo gdyby nie te tarcze, to by musiała się sytuacja wyprostować. Zobaczcie, w chwili obecnej, i ja już kończę, w chwili obecnej mamy kuriozalnie drogi prąd elektryczny. Pokazałem to we vlogu czwartkowym, że ten kuriozalnie drogi prąd elektryczny mamy przez kuriozalne marże wytwórców energii. Prawdopodobnie też są duże marże firm, które przesyłają nam energię. No ale, drodzy Państwo, 72% ceny energii u wytwórcy to marża. 72%, prawie 3/4. Gdyby nie ta marża, ta cena mogłaby być w okolicy 400 paru złotych za megawattogodzinę. Czyli niewiele więcej niż rok temu. Niewiele więcej. Ale i gdyby, czyli jest patolka, tak? I teraz tak, gdyby rząd nic z tym nie zrobił, to wytwórcy tej energii stanęliby przed problemem, że nikt nie chce tego kupić, bo jest tak pioruńsko drogo, że nikt nie chce tego kupić, nie? W związku z tym musieliby obniżyć te ceny, bo nikt nie chciał tego kupić i ceny by spadły. Natomiast ponieważ rząd robi przeróżne tarcze, które polegają na tym, że dostaniemy jakieś pieniądze, żeby dać było stać zapłacić te wysokie ceny, lub jest mrożenie stawek, czyli część pieniędzy zapłacimy bezpośrednio, a część pieniędzy zapłacimy w formie podatków, bo tam rząd będzie robił jakieś rekompensaty i tak dalej, to ten system nie zostanie uleczony. My i tak zapłacimy te horrendalnie wysokie stawki rzędu prawie 2000 zł za megawattogodzinę, tylko część bezpośrednio, część w podatkach. Więc ta cena nie spadnie, tylko zostanie utrwalona na tak horrendalnie wysokim poziomie. I ty powiedziałeś bardzo słusznie, że te tarcze to jest takie doraźne rozwiązanie, że nikt nie naprawia systemu, tylko tak na przetrwanie. Na zasadzie... To jest przyzwyczajenie Krzysiu, nas nie słychać cię w ogóle. Ten... Krzysiu, nic nie słychać. O Jezus. Nie słychać nic, co mówisz. Naprawdę. O Boże. Ciekawe. Coś się zepsuło i nie... I nie słychać Krzysztofa, naprawdę. Tak sparafrazuję pana Stonogę. Coś się zepsuło i Krzysztofa nie słychać. Ja tylko dokończę. Krzysztof bardzo mądrze powiedział, że to jest właśnie takie działanie doraźne, takie, żeby do kogoś dotrwać. A ja powiem jeszcze dalej. To jest nie tylko działanie doraźne, ale to jest również działanie, które sprawi, że ludzie się nie zbuntują i że ten system wejdzie, drodzy Państwo. I to jest chore. Żegnam się bardzo serdecznie. Krzysztof też się na pewno żegna, bo Krzysztof nie słyszy. Ja nie słyszę Krzysztofa i przez to wy też. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pozdrawiam, pa.